Cześć, witam was wszystkich na kolejnej wyprawie. Dzisiaj znajdujemy się u bram opuszczonego schronu radzieckiego z czasów II wojny światowej. Było to centrum dowodzenia wojsk Armii Czerwonej na terytorium Polski. Podczas każdej operacji wojskowej, czy to też wojny, bardzo ważnym aspektem jest właśnie kontakt z naszą bazą, z naszym dowództwem, żeby wiedzieć o poczynaniach naszych wrogów, o ich ruchach, czy o nowych jakichś rozkazach, które wyszły gdzieś tam z góry. Właśnie to był taki punkt. To było takie centrum dowodzenia, gdzie przekazywano tutaj różne informacje na całą Europę, czy też na terytorium Związku Radzieckiego. I właśnie to był główny cel tego miejsca. Usytuowany w środku lasu, na górce 182 metry nad poziomem morza, gdzie wszędzie dookoła są jakieś równiny. Bardzo ciekawe miejsce. Myślę, że miejsce wybrane nie bez przyczyny. Właśnie w takich miejscach najlepiej wybudować taki obiekt, gdzie nie zasłaniają żadne drzewa czy jakieś wgórki i w prostej linii można wysyłać wiadomości. Ciekawy obiekt, dosyć spory, 9 hektarów niecałe, więc będzie na pewno co zwiedzać. A jestem w pojedynkę, więc na pewno emocje będą. Wejdziemy sobie zaraz do pierwszego obiektu. Prawdopodobnie jest to schron na pojazdy, tak by wynikało, bo droga tutaj prowadzi. Jest to schron naziemny. Połacie tego schronu nie są jakieś nie wiadomo jak grube, więc jako całkowity taki ala bunkier do pojazdów schron to może nie służyło. Bardziej, żeby obiekt nie został dojrzany przez samoloty, atak powietrzny. Wstępnie miało to możliwe, że chronić przed jakimś ostrzałem, ale podejrzewam, że bombardowania by to nie wytrzymało. Za wiele nie zostało. Są wszędzie tylko otuliny do kabli, dosyć grube i dosyć sporo tego. Zobaczcie tutaj. Więc na pewno tutaj wiele przewodów od tych anten zmierzało do tych schronów i wysyłano właśnie wiadomości na całą Europę, na cały front. Tutaj jest schron. Zaraz tam wejdziemy. Ale zobaczymy, co tu jeszcze jest. O, jest coś ciekawego. Zaraz sobie zobaczymy. Grube płyty. Zobaczcie, jak sople urosły. Prawdopodobnie, tak mi się wydaje, że stały piece. Dobrze, idziemy dalej. Kolejne z pomieszczeń. Widać pozostałości malowania, imitację muru, żeby się wtopiło w otoczenie, żeby obiekt nie rzucał się w oczy, bo ten jest na widoku. Ten jest na widoku. Jakieś miejsce naziemne. Sobie wyobrażam, jak tu siedzieli żołnierze i pracowali. Kolejny z tuneli do schronu. Najciekawsze przed nami. Dosyć niskie wejście. Muszę iść lekko przytapnięty na niższych ludzi. Tu już się ktoś do szyny dobierał. Chciałem wyciąć. Wszystko rozkradną.
jesteśmy w schronie podziemnym. Możliwe, że tutaj w tych dziurach była wentylacja. Było połączenie z górą. Tutaj też jakieś pozostałości rur. Możliwe, że tu szły kable i to są osłony. Idziemy dalej. Ale ciepło. Jest faktycznie dwupoziomowe, tam wyżej też coś jest. Pewnie innym wejściem. Albo tutaj będą schody. Jest jedno z większych pomieszczeń. No to już robi wrażenie. Myślę, że jesteśmy pod ziemią. Albo to może były półki dla nietoperzy, żeby sobie siedziały. To jakieś domki dla ptaków. Widzę nadleśnictwo, dba tutaj o zwierzątka. Idziemy dalej, szukamy. Są schody w górę. Możliwe, że wychodzą na powierzchnię. Ale to zaraz sobie sprawdzimy. Różne przejścia. Kolejne z pomieszczeń. To musiała być jakaś wentylacja, bądź coś takiego. Tymi rurami. Jakby odcięto część bunkru, żeby się ludzie nie podusili. Łazienki. Pod ziemią, więc w razie czego o, kable tam szły. Toalety. Pozostałości. W razie czego można tu było siedzieć schowanym i wszystko było potrzebne do życia. Tu jedna z odnóg. Wyjdziemy sobie. Trzeba pamiętać, gdzie szliśmy, żeby się tu nie zgubić. Możliwe, że tu mieli prycze i spali, bo takie uchwyty, wąskie pomieszczenia, może jedno z jednej, drugie z drugiej. I każdy miał swoją. Albo po dwóch. Wentylacja w każdym z każdej z odnóg. Jakby którąś odcięto. Tam szliśmy. Tam będzie wyjście na powierzchnię. Jedno, idziemy jeszcze. Bardzo niskie te przejścia. O, tam też jakieś to, tym możemy wyjść. Zobaczymy i wrócimy, gdzie nas doprowadzi. Kolejny z tuneli, wszystko połączone. O, tam już jest wyjście na powierzchnię. Tamto zejście, z tamtej strony byliśmy. Wszystko połączone. Większy, wyższy korytarz. Można się śmiało wyprostować. Ponad 2 metry. I schodzimy. O, tu jeszcze głębiej zejście. Zobaczcie. Jeszcze głębiej. To już takim jesteśmy pod ziemią. A tu już ewidentnie chłodniej.
jest wyższa kondygnacja. Jesteśmy na tej niższej. Już trochę lepiej zachowane. Widać kolor ścian, żółty. Gdzie szły kiedyś przewody. Jakieś drzwi zamurowane. I kolejny ze schronów. Taki większy. Super klimat. A tutaj wybite wyjście do tego garażu, co wam pokazałem na początku, do pojazdów. Więc tutaj pewnie było wejście, tylko je zamurowano. I szybko ewakuacja do pojazdów i dzida stąd. Jakby jakieś okna były. Takie ewidentne duże dziury. Jakieś okna, drzwi tutaj. Więc jesteśmy niżej, na drugim poziomie teraz. Ta część zwiedzona. Lecimy dalej. Pozostałości jeszcze płytek. W takim niebieskim kolorze. Wiecie, faceci to daltoniści, więc nie będę wam mówił, jaki to jest całkowicie odcień. Długi korytarz. Z 80 metrów, myślę, ma. Pójdziemy tam zobaczyć. Stąd przyszliśmy. Orientacja w terenie. Jak chodzicie sami po takich miejscach, weźcie sobie jakąś kredę czy coś, róbcie jakieś strzałki. Kreda zejdzie ze ściany. Budynku nie zniszczycie, nie bójcie się. Możecie się odnaleźć później. Wszędzie korytarzyki stamtąd i od nogi, ale wyjść jest dosyć sporo, więc gdzieś byśmy wyszli na powierzchnię. Dobra, szkoda, że nie ma już tu sprzętu, byśmy wiedzieli może. Chociaż mniej więcej, co gdzie było. Ale trudno. Rozkradzione wszystko. Tam byliśmy, tylko inne wejście. Widzicie, wszystko połączone ze sobą. Żeby się tu odnaleźć. Szybko móc ewakuować. Jest wyjście na powierzchnię. Tutaj mnie zastanawia, bo są jakieś... Co to jest? Tam jest jakiś tunel. Jeszcze niżej, pewnie połączony. Ale przez te stalowe drzwi. Nie, no otwarte, to idziemy. Takie ciasne drzwiczki do przejścia.
Nie wiem, czemu one takie są, co miały na celu. Jakie to jest ogromne. Wchodząc tu nie przypuszczałbym. Tu kolejne tam ze ścianą na końcu. Takie jakieś, nie wiem, chyba części mieszkalne to są. Dziurami widzicie, gdzie były wentylacje. Już podpadał piach z biegiem czasu. Porozkradano rury. Wszędzie te pustaki wiszą dla nietoperzy. A mi się wydaje, że to dla nich. I kolejne. I kolejna z odnóg. One wszystkie są połączone, więc jak wejdziemy do jednej, to jakbyśmy byli w każdej. Chyba to mi się wydaje. Jest wyjście na powierzchnię. Toalety, prysznice. I mówię, co to tak zimno? Więc kilka wyjść. Na pewno 4 naliczyłem. W razie czego można było uciekać, czy ogólnie podczas pracy tutaj, żeby się przemieszczać, żeby nie dygać dookoła. Nasze drzwiczki. Trzeba się tu przyciskać. I wszędzie te tunele i te schody. O, zwiedziliśmy sobie prawie cały. Te wszystkie korytarzyki są takie same. Więc większość zwiedziłem. Mamy wyjście tym, którym weszliśmy. Schylimy, bo tu jest 1,60 m będzie i nie chciałbym dynką zawalić. Jest. Wyjście. No. Wyszliśmy na powierzchnię. Zobaczcie, teraz wam pokażę ogrom tego. Weszliśmy tu. Drugie wyjście jest przy tamtych drzewach w oddali. Trzecie jest tam, daleko, jak te wyższe drzewa się zaczynają. Tu jest ten cały budynek. To jest ten cały budynek naziemny, obsługi naziemnej. Tamten drugi w Moro. Cała góra to jest bunkier. I dopiero tamta wyższa górka to jest garaż. Zobaczcie, ile to jest metrów tuneli. Całość była ogrodzona drutem kolczastym i podobno psy tutaj podobno na linkach biegały. Wszędzie są takie specyficzne dziury głębokie. Możliwe, że to była jakaś pierwsza linia obrony, żeby tu nie wjechał jakiś czołg. Zobaczcie. Jeden dosyć głęboki dół, drugi. Na pewno to nie powstało naturalnie. Możliwe, że to jest jakieś utrudnienia do czołgów, różnego rodzaju pojazdów, żeby tu nie podjechały na wzgórze. Bo tu kolejny, odgrodzony takimi górkami. Ja idę po takiej górce, skarpie. Tu kolejny i to dookoła. Na pewno to była pierwsza linia obrony. Nie ukrywam, bo działa to trochę na wyobraźnię. To miejsce, już słyszę gdzieś tam wyobraźni strzały, jakieś auta odpalone, diesle stare. Strzał, co tu może chciał podjechać, zaatakować. Ale mu się nie udało, albo mu się udało. Fajnie, naprawdę.
klimatyczne miejsce. Myślę, że nie jedna ważna decyzja tutaj zapadła. Czy została przekazana dalej jakiś rozkaz, który może zadecydował o przebiegu wojny. Przez tą górę prawdopodobnie przegrali. Może tak być, coś źle wydano, jakiś rozkaz. Źle coś zrozumiano, źle przekazano. A jeżeli fajnie wam się oglądało, zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję, żeby być na bieżąco. No to do następnej wyprawy. Siema, cześć!